Szanowni Państwo, otwieram 55. zwyczajną sesję Rady Miasta Łuków. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą sesję Rady. Informuję, że w obradach uczestniczy aktualnie zgodnie z listą obecności 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, informuję, że obrady 55. sesji Rady Miasta będą przebiegały według następującego porządku. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad 55. sesji Rady Miasta. Punkt trzeci, przyjęcie protokołów z 53. i 54. sesji Rady Miasta. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności burmistrza w okresie od 53. sesji Rady Miasta. Punkt piąty, informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Punkt szósty, informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta. Punkt siódmy, informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta. Punkt ósmy, informacja o planowanych inwestycjach w 2022 roku. Punkt dziewiąty, informacja dotycząca harmonogramu prac Zarządu Dróg Miejskich. Punkt dziesiąty, informacja na temat sytuacji w mieście Łuku związanej z epidemią koronawirusa. Punkt jedenasty, informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2021 rok. Punkt 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok. Punkt 13. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2021 rok. Punkt 14. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków za 2021 rok. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na lata 2022-2024. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków. Punkt 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków za 2021 rok. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Łuków. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Łuków. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku miejskim nr 1 w Łukowie. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia świadczenia Łukowski Bon Żłobkowy. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej Stowarzyszeniu Ogrodowemu prowadzącemu rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Łuków na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, określającego typ postępowania, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania. Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków w 2022 roku. Punkt 24. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Łuków w 2022 roku. Punkt 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Punkt 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Inżynierii Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Łukowie. Punkt 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Łuków. Punkt 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie pomiędzy ulicą Talimeny a ulicą Rolniczą. Punkt 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków. Punkt 30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Punkt 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Punkt 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 33. Wolne wnioski i informacje. Punkt 34. Zamknięcie.
Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad sesji. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności burmistrza w okresie od 53. sesji Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu, udzielam panu głosu. Proszę bardzo. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, od ostatniej planowej sesji, takiej normalnej, wszystkie sesje są normalne, upłynęło dość dużo czasu, 2 miesiące, bardzo dużo spraw w międzyczasie. Natomiast mając na uwadze choćby kwestie pandemiczne, postaram się nie przedłużać, w takim telegraficznym skrócie przedstawić państwu radnym, mieszkańcom informacje na temat funkcjonowania naszego miasta w ciągu ostatnich 2 miesięcy. To taki bardzo gorący czas, pomimo tego, co mamy mimo wszystko za oknami. I tradycyjnie zaczynam od informacji dotyczących realizacji inwestycji w naszym mieście. Informacja pochodząca właśnie z Wydziału Inwestycji. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Żelechowskiej. 14 marca została zawarta umowa z województwem lubelskim. Na podstawie tej umowy możemy przystąpić do projektowania tego ciągu pieszo-rowerowego. W połowie marca zostało podjęte postępowanie udzielenia zamówienia publicznego. Jest jedna oferta, była jedna oferta na wykonanie tej dokumentacji. 29 marca doszło do podpisania umowy pomiędzy miastem a wykonawcą. Umowny termin realizacji tego zadania, wykonania tej dokumentacji, to 14 października. Jeśli ta umowa zostanie w tym terminie zrealizowana, mam taką nadzieję, że ta dokumentacja do nas trafi, to wówczas jeszcze będzie czas, żeby wnioskować do urzędu, do województwa lubelskiego o wpisanie tej inwestycji wyczekiwanej przez mieszkańców miasta, wyczekiwanej przez rowerzystów, mieszkańców gminy. Jest szansa na to, żeby ta inwestycja znalazła się w przyszłorocznym budżecie. I również myślę, że tak jak do tej pory, tak również w tym przypadku będziemy chętni, również jeśli chodzi o partycypację w kosztach budowy tego zadania. Jeśli chodzi o kolejną dokumentację, opracowanie dokumentacji na ulicę Brzozową, 2 marca została również zawarta umowa na budowę tego odcinka. To jest prawie 600 metrów jezdni wraz z chodnikiem po jednej ze stron. Ta umowa została zawarta z firmą Komi z Białegostoku. Firma Komi przystąpiła do pracy i już 28 marca zostały przedłożone 2 warianty przebiegu tej ulicy, tej drogi, i po ich przeanalizowaniu tutaj w Wydziale, ale również z Zarządem Dróg Miejskich zostanie również, włączymy w ten proces mieszkańców i zostanie dokonany wybór jednej z tych koncepcji i projektanci przystąpią już do fizycznej pracy. Jeśli chodzi o, jesteśmy cały czas w sąsiedztwie ulicy Międzyrzeckiej, ulica Podgórna, tutaj już etap projektowania mamy za sobą. 18 marca została wydana przez starostę Łukowskiego decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli krótko mówiąc, jest pozwolenie na budowę tej inwestycji. Czekamy jeszcze w tej chwili na jej uprawomocnienie. Przebudowa sali gimnastycznej w szkole numer 5, w szkole numer 2 oczywiście. Po powtórnym przetargu 11 lutego udało się wybrać wykonawcę tego zadania i 11 marca została zawarta, podpisana umowa z firmą z Łukowa, która już przystąpiła do prac. Na początek są to prace rozbiórkowe w obrębie dachu tego budynku. Umowny termin realizacji końca tego zadania to 6 grudnia tego roku. Pozostajemy przy szkole podstawowej numer 2. Tam również w budżecie miasta na ten rok zapisane są pieniądze na budowę oświetlenia ostatniego nieoświetlonego boiska przy naszych szkołach i 15 lutego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z terminem do 6 maja i niezwłocznie po otrzymaniu tej dokumentacji przystąpimy również do wyłonienia wykonawcy z terminem do końca sierpnia, tak żeby na początek roku już to boisko było skończone, żeby to nie stanowiło kolizji dla zajęć szkolnych. Kolejne 2 zadania oświetleniowe, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Chodzi o takie ulice jak Wschodnia, Zacisze, Piaskowa, Boczna Radzyńskiej, Boczna Partyzantów, Przechodnia, Spokojna,
Północna, Brzozowa, Laserowa i doświetlenie ulicy Skrzetuskiego i Stasia Inel. Jeśli chodzi o zakres rzeczowy, to on został już w pełni zrealizowany. To oświetlenie już działa i jest włączone do systemu. Wykonawca tego zadania opracowuje teraz dokumentację powykonawczą. 21 marca został dokonany odbiór techniczny z PGE Dystrybucja. Nasz odbiór, taki już końcowy odbiór, jest planowany w tym miesiącu. I duże zadanie, modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego, etap drugi, to co dotyczy ponad 400 opraw. To oświetlenie już działa od ubiegłego roku, natomiast firma, która to realizuje, firma LUG, miała pewne problemy z tą sferą dokumentacyjną. To jest w trakcie realizacji. Obecnie firma dokonuje, a może już zamontowała elementy tak zwane wyniesienia, czyli skrzynki ze sprzętem do sterowania przedmiotowego oświetlenia. Kolejna informacja dotycząca terenów inwestycyjnych. 18 marca zostały otwarte oferty na uzbrojenie tych terenów inwestycyjnych przy ulicy Strzelniczej. Kosztorysowa wartość tego zadania to jest 5 milionów złotych. Zostało złożonych 6 ofert. Jedna z tych ofert była powyżej kwoty 5 milionów złotych. Pozostałe 5 ofert mieściły się w tej kwocie. Najkorzystniejsza z punktu widzenia finansowego oferta była na kwotę 3 miliony 811 tysięcy. Nasza łukowska firma. Firma już po otwarciu została poproszona o uzupełnienie pewnych dokumentów. Te dokumenty zostały dostarczone, jest przygotowana umowa i mam nadzieję, że w ciągu 5 dni od dzisiaj, czyli w przyszłym tygodniu, dojdzie do podpisania umowy na wykonanie tego zadania. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Unitów Podlaskich. 28 marca został zatwierdzony podział geodezyjny działki. Ta siłownia ma się znajdować na terenie, dzisiaj jeszcze możemy powiedzieć, że na terenie przedszkola miejskiego nr 7, ale była potrzeba wydzielenia geodezyjnie tej działki. Na to rozwiązanie przewidziano powierzchnię 300 metrów kwadratowych i na tych 300 metrach kwadratowych ma powstać ta siłownia zewnętrzna, składająca się z 6 urządzeń takich podwójnych plus 2 urządzenia pojedyncze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 8 marca została zawarta umowa na dofinansowanie remontu ulicy Cmentarnej i ulicy Spokojnej. Dzisiaj w zmianach budżetowych jest zapisanie tej przyznanej kwoty dotacji na tą ulicę oraz na ulicę Kościelną i ulicę Dmocha. Przechodzę do kolejnych informacji. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Dwie takie najważniejsze informacje. Zgodnie z decyzją starosty łukowskiego zostało wypłacone, a w zasadzie złożone w depozycie bankowym zabezpieczenie w kwocie blisko 380 tysięcy w związku z zamierzeniem realizacji inwestycji budowy ulic pomiędzy ulicą Wereszczakówny a Aleją Kaczorowskiego. Ze względu na nieuregulowany stan prawny jednej z tych działek taka kwota zostanie w depozycie umieszczona i wszystko wskazuje na to, że to zabezpieczenie suma summarum nigdy do nas, do budżetu nie wróci. I druga też niezbyt dobra informacja na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie. To jest wyrok z 19 marca 2020 roku. Mamy sytuację taką, było roszczenie jednego z mieszkańców z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w 2011 roku i z tytułu tego roszczenia miasto musi dokonać, czy już dokonało, wypłacenia i wykupu jednej z nieruchomości. Ta należność główna jest to kwota 445 tysięcy złotych. Niestety to nie koniec kosztów. Odsetki na dzień wypłaty to jest 7 lutego, to jest 143 tysiące złotych. Koszty postępowania sądowego 17 tysięcy, koszty postępowania apelacyjnego
8100 zł i koszty postępowania klauzulowego 120 zł, czyli jest to łączna kwota ponad 613 tysięcy, czyli tylko i wyłącznie w tym okresie międzysesyjnym z budżetu miasta prawie 1 000 000 zł, to są pieniądze, które są przeznaczone na wykupy, na odszkodowania, tak to nazwijmy. No, jeśli się chce realizować inwestycje, to, no, to czasem takie koszty po prostu trzeba ponosić. Pewnie część z tych kosztów, chociażby te odsetki, można było uniknąć, no, ale doszło do postępowania sądowego. Kolejny wydział, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, i tutaj taka najważniejsza informacja dotycząca naszej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 15 lutego do naszego urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie wyrażające opinię, że dla tego przedsięwzięcia polegającego na budowie ekologicznej elektrociepłowni nie istnieje potrzeba, konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, i również mogę dodać, że taka decyzja środowiskowa dotycząca tej inwestycji również została już wydana. Przy tej okazji, korzystając z tej okazji, chcę powiedzieć, że równo miesiąc temu, 1 marca, został zrealizowany wyjazd do Krosna. Odwiedziliśmy Krośnieński Holding Komunalny, w którym już od 9 lat funkcjonuje taka elektrociepłownia bazująca na dwóch kotłach biomasowych. Dziękuję Państwu radnym, którzy zdecydowali się na ten wyjazd, chcieli obejrzeć to przedsięwzięcie, spotkać się z prezesem również, i tu słowa podziękowania do pana prezydenta Piotra Przytockiego, który poświęcił swój cenny czas, żeby nas tam właśnie w Krośnie przyjąć i pokazać tą inwestycję produkującą i ciepło, i energię elektryczną dla miasta. Szanowni Państwo, kolejne informacje. Informacja dotycząca toczącego się konfliktu, a w zasadzie tych spraw, które dzieją się tutaj u nas w naszym mieście. Pamiętacie Państwo tę sesję 24, czyli tak jest, dokładnie, w dniu agresji, niezwłocznie po tej dacie i po rozpoczęciu tej inwazji Rosji na Ukrainę podjęliśmy szereg działań, i tak już 28 lutego w Ośrodku Sportu i Rekreacji ruszył punkt zbiórki humanitarnej dla Ukrainy, z konkretnie celowanej dla naszego partnerskiego miasta, dla Baranówki. I w tym okresie do dnia dzisiejszego udało się w tym punkcie zebrać około 40 ton pomocy humanitarnych, ponad 100 palet trafiło do Baranówki, część za pośrednictwem magazynów rządowych, zdecydowana większość wprost i bezpośrednio różnymi kanałami dotarła do naszego partnerskiego miasta. To przede wszystkim środki żywnościowe, artykuły higieniczne, artykuły medyczne, artykuły takie pierwszej potrzeby jak koce, termosy, elektronika, agregaty prądotwórcze, środki ochrony przeciwpożarowej i inne. 2 marca tutaj u nas w urzędzie został uruchomiony punkt, w którym uchodźcy z Ukrainy mogli uzyskać w języku ukraińskim informacje, otrzymali pomoc dotyczącą wypełnienia dokumentów. Tutaj nastąpiła ich taka pierwsza rejestracja. Również na początku marca został uruchomiony taki miejski punkt pomocy uchodźcom. Jest on zlokalizowany przy ulicy Wyszyńskiego. Jest obsługiwany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam osoby potrzebujące, mieszkające teraz tutaj na terenie naszego miasta, mogą utrzymać wsparcie, takie wsparcie rzeczowe, żywność, artykuły pierwszej potrzeby, artykuły sanitarne, żywność dla dzieci między innymi. Odzież. Również niezwłocznie po tej agresji i już po fakcie pojawienia się u nas gości ze wschodu, Ukraińców, w porozumieniu i wspólnie z Łukowskim Ośrodkiem Kultury zostały uruchomione darmowe zajęcia z języka polskiego dla Ukraińców. Te zajęcia cieszą się stałym, niesłabnącym zainteresowaniem. 3 razy w tygodniu
w szkole podstawowej numer 5 te zajęcia z języka polskiego są realizowane. I z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w te akcje pomocowe, takie oddolne akcje pomocowe. Natomiast trzeba pamiętać, że ta pomoc bardziej musi mieć charakter, taki charakter maratonu, a nie sprintu. Musimy się przygotować na taki dłuższy czas pomagania. Również jako miasto jesteśmy gotowi do tego, żeby we wskazanym momencie przez pana wojewodę przyjąć na początek 100 uchodźców w jednej z naszych szkół. Takie miejsca są przygotowane w ciągu kilku godzin od informacji. Taka grupa może zostać tam przyjęta i objęta ochroną, może zostać objęta opieką. Również chcę zaznaczyć, że na naszych kanałach informacyjnych pojawiają się informacje i komunikaty w języku ukraińskim po to, aby ułatwić pobyt tych uchodźców z Ukrainy tutaj na terenie naszego miasta. Do dzisiaj możemy powiedzieć, że na terenie naszego miasta przebywa ponad 400 osób, ponad 400 uchodźców. W tej grupie jest ponad 220 dzieci. Jeśli chodzi o nasze placówki edukacyjne, to w naszych szkołach jest aktualnie 64 uczniów, 11 dzieci chodzi do przedszkoli. To są przedszkola nasze miejskie, ale również część dzieci jest w przedszkolu u sióstr. Jeśli chodzi o sprawy również związane z tą sytuacją, z agresją Rosji na Ukrainę i z sytuacją ogólną sytuacją, to regularnie spotykam się z osobami odpowiedzialnymi za te działania, między innymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Spraw Społecznych, Wydziałem Obywatelskim, żeby na bieżąco analizować potrzeby i całą tę sytuację. Również jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o, i to jest też przekaz do mieszkańców, niezwykle ważny, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną na terenie naszego miasta, czyli kwestie związane z dostarczaniem wody, z odbieraniem ścieków, dostarczaniem ciepła, to takie rozmowy i spotkania przeprowadziłem z prezesami, dokonali przeglądu tej infrastruktury krytycznej i jej zabezpieczenia przed potencjalnymi atakami, takimi fizycznymi, bezpośrednimi, ale również takimi atakami elektronicznymi. Wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o system pozyskiwania wody, uzdatniania wody i dostarczania tej wody, nie ma możliwości, żeby ktoś w ten system ingerował. W sytuacji, kiedy na przykład doszłoby do odcięcia energii elektrycznej, to również jesteśmy na taką sytuację przygotowani. Jesteśmy w stanie taką wodę, może nie przez 24 godziny na dobę, ale w określonym czasie do naszych mieszkańców dostarczać. Również jeśli chodzi o przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, to tutaj mam zapewnienie informacji od prezesa, że zostały zrobione, zgodnie zresztą z planem, z dużo wcześniej przyjętym planem, zakupy węgla i w tym momencie możemy powiedzieć, że te ilości węgla, które są już zakupione i są na placu przedsiębiorstwa i te, które mają być jeszcze dostarczone w kwietniu, to są zasoby, które wystarczą na ten 22 rok. Takie mamy zabezpieczenie, jeśli chodzi o to paliwo. I chcę również podkreślić, że to jest nasz polski węgiel. I drodzy Państwo, informacja również ważna dotycząca budżetu obywatelskiego za nami, głosowanie za nami, rozstrzygnięcie tego głosowania i co możemy przy tej okazji powiedzieć. Na początek dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w tym plebiscycie, które zechciały udać się, pofatygować się, czy to tutaj do nas, do urzędu, do punktu informacyjnego, czy do drugiego punktu głosowania, do Łukowskiego Ośrodka Kultury. Również były głosy oddane za pośrednictwem profilu zaufanego, nie było ich zbyt wielu. W sumie i tym osobom, które brały udział w tym głosowaniu, bardzo dziękuję. Dziękuję również komisji, w skład której wchodzili radni Rady Miasta, za pracę. Na początek była to praca dotycząca i związana z oceną formalną tych wniosków, czyli dopuszczeniem tych wniosków do procesu głosowania. Potem praca związana chociażby z procesem losowania miejsc na karcie wyborczej, a na koniec sam proces
liczenia, stwierdzenia poprawności oddanych głosów i liczenia. I tak, szanowni państwo, kilka liczb dotyczących, jakby pokazujących od strony statystycznej. 625 oddanych głosów na 11 projektów, które znalazły się na kartach do głosowania. Ponad 50% głosów, 326, zostało oddanych na zadanie, które było umieszczone na 8 miejscu tej karty do głosowania, czyli budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Łukowie. Dziękuję bardzo za te oddane głosy. Czekaliśmy 8 lat od przyjęcia przez Radę Miasta pierwszej uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego. Doczekaliśmy się, mam nadzieję, że kolejne edycje tego budżetu obywatelskiego będą angażowały coraz większą liczbę mieszkańców naszego miasta. Pozostałe te projekty, te wnioski, te zadania, które no nie były pierwsze, bo mógł być tylko jeden pierwszy. Oczywiście jest to dla nas pewna wskazówka, pewne wskazanie, czego mieszkańcy naszego miasta oczekują i chcę tutaj zapewnić mieszkańców, że oczywiście będziemy się tym propozycjom przyglądać i mam nadzieję, że również państwo radni przyjrzą się tym propozycjom i przy konstruowaniu budżetu, kolejnych budżetów będą brać tą informację pod uwagę. I ostatnia informacja, szanowni państwo, nie jest to tajemnicą, że w urzędzie został ogłoszony jakiś czas temu nabór na wolne stanowisko. Chodzi o stanowisko dyrektora w Zarządzie Dróg Miejskich w Łukowie. Ten nabór został rozstrzygnięty, było 3 kandydatów. Kandydat, z którym podpisałem umowę, to osoba, która spełniła wszystkie wymagania stawiane podczas rekrutacji, również jeśli chodzi o tą prezentację przed komisją konkursową. Jest to osoba, która zaprezentowała koncepcję funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. To osoba, która się wykazała taką niezbędną do funkcjonowania motywacją, posiada doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, również predyspozycje osobiste i w mojej ocenie jest to osoba, która podoła temu trudnemu zadaniu, czyli zadaniu zarządzania Zarządem Dróg Miejskich. No już dzisiaj ma pierwsze duże wyzwanie, 1 kwietnia i piękna wiosenna pogoda. Nie powiedziałem kto jeszcze, szanowni państwo, pan Marcin Bernat. Pan Marcin Bernat został wskazany przez komisję konkursową i z panem Marcinem Bernatem podpisałem umowę o pracę. Wiem, że pan Marcin Bernat jest tutaj w urzędzie, pewnie nas teraz śledzi i widzi i zechce do nas za chwileczkę połączyć. I mam taką propozycję, bo pewnie po tej informacji, którą przedstawiłem, będą od państwa radnych jakieś pytania, a na koniec pan Marcin Bernat zechce do państwa radnych, do mieszkańców skierować kilka słów, zaprezentować swoją osobę. Z mojej strony to tyle. Starałem się jak najkrócej w takim telegraficznym skrócie. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, trzeba coś jeszcze wytłumaczyć, dopowiedzieć, to jestem do państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Jako pierwszy zgłosiłem się ja. W punkcie 6 informacji Wydziału Inwestycji. Tutaj chciałbym podziękować panie burmistrzu za wykonanie oświetlenia parkingów będących własnością miasta obok cmentarza na ulicy Spokojnej. Doszło między nami pewnego razu do spięcia, pewnie niepotrzebnego. Bije się we własną pierś. Warto było czekać, dotrzymał pan słowa. Tutaj w imieniu mieszkańców osiedla bardzo dziękuję. Teraz jest kwestia tego, że piłka jest po stronie władz Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie doświetlenia bloków. Liczę, że te obietnice władz spółdzielni się ziszczą. I druga kwestia też tak bardzo szybko. Panie burmistrzu, czy po poprawie pogody, o której pan wspomniał, mogę liczyć na poprawę oznakowania poziomego na ulicy Partyzantów, szczególnie tutaj w zakresie skrzyżowania z ulicą Kardynała Wyszyńskiego? Zacznę od pierwszej części, panie przewodniczący. Zanim zaświeci, musi najpierw zaiskrzyć.
zaiskrzyło i teraz już świeci. I się świeci. I się świeci. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to tak, to zostanie poprawione. Pamiętacie Państwo, ta inwestycja, czyli ten fragment od Komendy Powiatowej, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, ten odcinek był wykonywany, ta nawierzchnia była wykonywana już niejako w końcówce roku, potem jeszcze to oznakowanie. Wiem, że rzeczywiście, bo sam codziennie jeżdżę, że tam pewne problemy się pojawiły, także to zostanie uzupełnione. Postaram się, żeby sprawnie i niezwłocznie. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. W kolejności o głos prosiła pani radna Pszczółkowska. Bardzo proszę, pani radna. Wysoka Rado, panie burmistrzu, w tej obszernej informacji, którą nam przedstawił pan, zabrakło mi omówienia punktu trzeciego. W punkcie trzecim mam budowę ulicy Rurowej. Wiem, że jest wylany asfalt i to bardzo ułatwiło mieszkańcom życie. Natomiast myślę, uważam, że kilka słów wyjaśnienia należy się zarówno państwu radnym, jak i mieszkańcom z racji zaistniałych zmian przy tej ulicy. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dobrze. Bardzo dziękuję, panie radny, panie burmistrzu. To tak, żeby to uporządkować, to już w zeszłym roku ta nawierzchnia, tak zwana tymczasowa, została wykonana. Na wiosnę teraz zostały wykonane również na wniosek, na prośbę mieszkańców, dwa spowalniacze na ulicy Rurowej. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwotną dokumentację, to robimy wszystko w tym kierunku, żeby tę dokumentację uratować, całą dokumentację dotyczącą ulicy Rurowej, ulicy Tartacznej, ulicy Sosnowej, czyli chcemy przeprowadzić takie badania, które ponad wszelką wątpliwość rozwieją wątpliwości jednej z mieszkanek, która odwołała się od tej decyzji i niejako na pewien czas odwlekła w czasie realizację tej dużej inwestycji, a też przy okazji chcę dodać, że są zaplanowane środki na wykonanie tej nawierzchni, również w takiej formule nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Tartacznej od Rurowej do ulicy Farfak. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pierwsze pytanie dotyczy technologii nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Czy została już podjęta decyzja? Bo dokumentacja, słyszymy, że będzie robiona. Druga sprawa, zabezpieczenie węgla na 2022 rok to tylko grudzień, a zima to styczeń, luty. Ja wolałbym, żeby we wrześniu usłyszeć, że mamy na cały sezon 22-23 zabezpieczony węgiel w ciepłowni i myślę, przede wszystkim mieszkańcy miasta byliby wówczas spokojni. I trzecie pytanie dotyczące tego ciekawego, powiedziałbym nawet kuriozalnego odszkodowania za utratę wartości działki w wyniku zmian zagospodarowania przestrzennego. Czy wszelkie drogi prawne zostały wykorzystane, a również negocjacyjne przez nasze służby prawne? Dziękuję. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o ulicę Żelechowską, to na tyle, na ile pamiętam, to się chyba nie zmieniło, to będzie w technologii kostki brukowej, tak żeby było zresztą spójne z tym istniejącym już rozwiązaniem. Wiele opinii rowerzystów jest taka, zresztą dziwię się, dlaczego w Polsce to się robi. Na świecie ścieżki rowerowe generalnie robi się z mas asfaltowych, które są nieporównywalnie wygodniejsze w eksploatacji. A my ciągle przy tej drogiej technologii kostki zostajemy. No ale jeżeli już, to pewnie bez spoinowa. Natomiast zastanówmy się, może warto zacząć. Ja wiem, z czym to jest związane. Po prostu nie mamy urządzenia, które tak wąską ścieżkę jest w stanie ułożyć. Ale może warto zastanowić się, wydzierżawić, wypożyczyć, skorzystać z usługi i zrobić wygodny, gładki pasek pieszo-rowerowy, przynajmniej ten. Dziękuję. Panie burmistrzu. Zarządca drogi kieruje się tutaj względami ekonomicznymi, czyli ta forma wykonania jest po prostu tańsza. To zostało narzucone nam z zewnątrz, to województwo narzuciło nam warunki do projektowania, czyli z jednej strony ekonomia, z drugiej strony kwestie związane z utrzymaniem w sytuacji, kiedy dochodzi do jakiegoś uszkodzenia
nawierzchni, to zawsze łatwiejsza w naprawie jest nawierzchnia wykonana, zbudowana z kostki brukowej, aniżeli nawierzchnia bitumiczna. Jeśli chodzi o drugą sprawę, czyli temat węgla dla pecu, no gdybyśmy dzisiaj chcieli zgromadzić to paliwo na cały 23 rok, to pewnie ono by się na placu przedsiębiorstwa nie zmieściło, a z drugiej strony no, musimy pamiętać, że zakup węgla to jest wydatek. Więc no, ja się cieszę, że przynajmniej na ten 22 rok ten węgiel został zakupiony i został zakupiony na podstawie umów wcześniejszych, czyli w bardzo dobrej, korzystnej cenie. Więc mieliśmy umowy, dobre umowy i te umowy nas pod względem finansowym doskonale zabezpieczyły. 250 zł za tonę węgla to jest chyba dobra cena, a za taką cenę został ten węgiel kupiony. Trzecia sprawa, czyli temat odszkodowania. No pewnie dało się. No pewnie dało się uniknąć tych takich dodatkowych kosztów związanych z tymi odsetkami. Natomiast no w pewnym momencie to są sprawy, które sięgają 2015 roku. Wtedy ta cała batalia się rozpoczęła i wtedy osoba, której dotyczy ta zmiana planu wobec tego, że jej propozycje nie spotkały się tutaj z akceptacją w urzędzie, czy też nie chciano z nią zbytnio rozmawiać, postanowiła, że pójdzie na drogę sądową i tak też zrobiła i to sąd zadecydował tak, jak zadecydował, czyli kazał nam niejako tę nieruchomość zepsutą planem, takiego słowa użyję, przejąć za określoną kwotę, a oczywiście za ten cały czas, tych kilka lat są do wypłacenia te odsetki. Te odsetki chyba bolą najbardziej, no bo działka przechodzi na własność miasta, do naszego zasobu. Miasto kupuje również działki, tak? Więc jakby to nie jest jakimś tutaj minusem. Różne są cele zakupu działek pod drogi, ale również inne są celem. Natomiast rzeczywiście najbardziej boli te odsetki, to odszkodowanie nazwijmy. Panie burmistrzu, wpłynęło do mnie takie pismo, jest okazja teraz, bo pan burmistrz przedstawił, że pan dyrektor nowy ZDM-u przedstawił pewne wizje, jak ma być w ZDM-ie, więc ja tutaj może krótko czytam, o co mi chodzi. Czy to prawdą jest, że nowy dyrektor ZDM-u zacznie pracę od zwalniania wieloletnich doświadczonych pracowników z polecenia tym dozorców? Czy to prawda, że ich miejsce ma być zatrudniona firma ochroniarska? Ja tutaj nie kwestionuję, czy dyrektor ma prawo, nie chce się wtrącać, ale mam to na uwadze, czy będzie taniej, jeżeli jest taka koncepcja firma ochroniarska, od zatrudnienia dozorców. Jeżeli jest to prawda, to proszę o przedstawienie sposobu zabezpieczenia i dozorowania mienia jednostki oraz celowości kosztów ich działań. Pracownicy dozoru zajmują się również dozorem i obsługą systemu grzewczego. Jak zostanie rozwiązany problem ogrzewania budynków i maszyn niezbędnych do utrzymania zimowego dróg? Czy poprzez montaż dodatkowego pieca gazowego, co przy obecnych cenach gazu znacznie podniesie koszty utrzymania jednostki? Czy może zakup nowego pieca, o który wnioskował poprzedni dyrektor, a pan nie wyraził zgody, w takim przypadku kto będzie obsługiwał, dozorował, czy wynajęta firma ochroniarska lub inne osoby? ZDM jest jednostką budżetową miasta Łuków. Wartość mienia ruchomego i materiałów to kilkanaście milionów złotych. Jest to strategiczna jednostka zarządzająca w imieniu burmistrza miasta w znaczną części miasta. Powoduje to konieczność dobrego funkcjonowania jednostki. Nie tylko w standardowych godzinach pracy od 7 do 15, ale też często w godzinach nocnych, dniach wolnych od pracy. W trosce o dobro miasta postulujemy, by nowo zatrudniony dyrektor w terminie do 30 czerwca 2022 roku przedstawił plan funkcjonowania ZDM, w tym harmonogram realizacji robót. Zbyt pochopne podejmowanie decyzji personalnych i wydatków majątkowych mogą skutkować powstaniem niepowetowanych strat dla jednostki i dodatkowych kosztów dla społeczności miasta.
Powyższe pytanie i wnioski podyktowane są zachowaniem dbałości i ostrożności, by nie zostać posądzony o niegospodarność i brak nadzoru. Do czasu zapoznania radnych z planowanym sposobem funkcjonowania jednostki wnoszę o niepodejmowanie żadnych decyzji personalnych, w tym przesuwania podległych pracowników na inne stanowiska. Dziękuję bardzo panu radnemu. Panie burmistrzu, proszę. Rozumiem, że jest to petycja. Jeszcze mam taką prośbę. Niech pan powie, kto się pod nią podpisał. Ja się podpisałem. Na Aha, przykład. Rozumiem. Dobrze. Jeszcze inni. To, czyli kto? Dostanie pani, jest, to będzie pan widział. 3 godziny dyrektor jest na stanowisku i już są informacje, jakie ma plan. Przedziwne. Natomiast dyrektor w związku z tym, że przyjął odpowiedzialność, ma prawo również podejmować pewne decyzje i zapewniam pana, że nawet jeżeli będą zmiany organizacyjne, a na pewno będą, to mogę pana zapewnić, nie dojdzie do takiej sytuacji, że komuś wprost od razu zostanie wręczone wypowiedzenie. To mogę pana zapewnić. Na pewno praca dla tych wszystkich osób, nawet jeśli dojdzie do zmian organizacyjnych, praca w mieście się znajdzie. Nawet pan niejednokrotnie podkreśla, wielokrotnie podkreśla, że ZDM bardzo dobrze pracuje i ja podzielam pana opinię i tam potrzeba wsparcia i ludzi do pracy. I myślę, że ci ludzie do pracy tam po prostu będą. Natomiast tak przy okazji, bo powiedział pan o tym majątku, wielomilionowym majątku, to chcę panu powiedzieć, że na terenie miasta działają również inne firmy, między innymi spółki, których majątek jest kilka razy większy i w tych firmach na przykład nie ma dozorców, którzy by w takim wymiarze wykonywali swoje czynności jak w tej firmie. Ale to proszę pozostawić już dyrektorowi, to jest jego działka, jego odpowiedzialność i to on będzie podejmował decyzję. Nawet nie ja. Panie burmistrzu, ja nie mam tutaj zasady się wtrącać w pana rządzenie i pana dyrektora, tylko w trosce o to, jeżeli ochroniarska firma ma być droższa od sposobu jak teraz jest, no to nie chciałbym, żeby miasto dokładało, bo widzimy, ile razy my dokładamy pieniędzy, ile idzie teraz pieniędzy, w budżecie nie mamy. I dlatego zapytałem. A tutaj ja nie chcę kwestionować tych spraw, to jest pana sprawa i sprawa dyrektora. Tylko my jako radni mamy obowiązek dbać o to, żeby nie było niezbędnych wydatków. Dziękuję bardzo panu radnemu. Jeśli mogę, proszę. Zapewniam pana, że dodatkowych wydatków z tego tytułu nie będzie i dziękuję za pańską troskę. Ja w kwestii wyboru pana dyrektora chciałbym, abyśmy jako radni, jeżeli już wybieramy, albo w naszym imieniu ktoś wybiera i tu panie burmistrzu będę miał prośbę i mam. Chodzi o to, że zgłaszam swój akces do komisji, które są przez pana powoływane. Chciałbym w takich komisjach uczestniczyć i myślę, że mogę się przydać. I na tym poprzestanę. Natomiast jeżeli chodzi o pana dyrektora, to pozwólmy pracować ludziom, na których stawiamy i których wyłaniamy w otwartych konkursach. To taka moja prośba. Dziękuję. Jedno krótkie pytanie. Wspomniał pan o pomocy dla walczącej Ukrainy. I pytanie moje jest następującej treści. Czy pan zorientowany jest, co potrzeba jest naszym partnerom w Baraniwce? Czy te rzeczy, które były przewiezione, były tak przewiezione, aby tylko przewieźć? Czy było konkretne zapotrzebowanie? Bo ja pana pytałem. Wszystko za wyjątkiem ubrań. Rozumiem, że śpiwory, rozumiem, że prawda, żywność długoterminowa. Czy pan ma rozeznanie, co tym ludziom potrzeba jeszcze? Cały czas potrzebują tego samego, czyli chodzi tutaj o żywność, chodzi o środki opatrunkowe, chodzi o środki czystości. Wtedy, kiedy konflikt się zaczynał, czyli 4-5 tygodni temu, nie było problemów z zaopatrzeniem. Dzisiaj wiem, że już nawet na terenach nieobjętych bezpośrednio konfliktem, czyli w samej Baranówce, całe szczęście jeszcze konfliktu otwartego nie ma, ale tam już są pewne problemy z zaopatrzeniem. Natomiast również mam taką informację i zapewnienie, że wszystko to, co od nas zostało tam skierowane do Baranówki, nie zostało tam zmagazynowane, oni nie zatrzymali tego dla siebie, tylko to wszystko zostało przekazane dalej na wschód.
Więc podzielili się z tymi dobrami, z rzeczywiście tymi potrzebującymi, ale mam również informację taką, że w obrębie samej Ukrainy jest mnóstwo uchodźców i wielu uchodźców ze wschodniej Ukrainy, z Kijowa, z Charkowa, zatrzymało się w Baranówce i jej okolicach i tam dzisiaj też ta Baranówka potrzebuje takiego wsparcia i jesteśmy teraz na etapie kompletowania kolejnego transportu. Również mam nadzieję, że uda się to w taki kombinowany trochę sposób, czyli przez granicę do Lwowa, a potem z Lwowa już taki transport już bezpośrednio, ciężarówka, która przyjeżdża z Baranówki. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Kilka kwestii takich niezbyt dużych chyba. Pierwsza sprawa, te odszkodowania, które są w sprawozdaniu z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, to są dwa odszkodowania na kwotę około 1 miliona złotych. Czy ja dobrze rozumiem, że one zostały wypłacone na dniach całkiem niedawno za sprawy sprzed kilku lat? To po pierwsze, i te odsetki najbardziej bolą. A druga sprawa, skąd ten milion wzięliśmy od tak, żeby spłacić te zobowiązania? Druga kwestia to ulica Podgórna. Chciałbym dopytać, bo tutaj w sprawozdaniu nie było napisane, jaki jest zakres na ten rok, a z tego co kojarzę, to jest, w tym roku jest wykup gruntów pod drogę, czy coś jeszcze? To chodzi o Podgórną. Kolejna kwestia to sprawa ZDM-u, bardziej w pozytywnym kontekście, bo jakoś tak przez ten okres, w którym za każdym razem długo czekałem na pewne inwestycje, o które prosiłem, w ostatnim czasie się szybko zadziały, więc dziękuję pracownikom i pełniącemu obowiązki dyrektora za wykonanie tych rzeczy, które przede wszystkim oczekiwali mieszkańcy. I oczywiście za inwestycje w postaci kolejnych lamp na osiedlu Sienkiewicza. A ostatnia kwestia to budżet obywatelski, który jest jakoś tak przemilczany, a uważam, że powinniśmy się cieszyć. Ponad 3% frekwencja to na skalę ogólnopolską jest ewenement, jeśli chodzi o tego typu inicjatywy w pierwszych ich latach funkcjonowania. Szczególnie, że mieliśmy okres i pandemiczny, i okres trudny okres wojny u sąsiada, więc trudniej było dotrzeć i urzędowi, i mediom do promowania tych różnych inicjatyw, a nie zapominajmy, że to obywatele zdecydowali o tym, co fajnie powstanie, ale o tym, co już mogło być w tamtym roku w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Ja tak bardzo szybciutko, tak rzeczywiście taka kwota blisko miliona złotych się pojawiła. Skąd? Te środki były, to są nasze środki budżetowe i to są środki, które były zapisane po prostu w naszym budżecie. Natomiast ta pierwsza kwota 379 tysięcy to są ulice pomiędzy ulicą Zagrodową. To jest pewien naturalny proces projektowania i przejmowania gruntów. Tylko że tak jak powiedziałem, ten grunt, który przejęliśmy pod budowę drogi, nie ma uregulowanego stanu prawnego i niestety pieniądze trafią do Skarbu Państwa. Teraz będą w depozycie przez jakiś czas, będą tam leżeć, tracić wartość, a potem ktoś je przejmie. Niestety nie my. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą kwestię, tak, rzeczywiście to boli takie odszkodowanie, znaczy te odsetki w szczególności bolą. Można było pewnie tego uniknąć. Jeśli chodzi o budżet, to ja się cieszę, że taka liczba osób się zaangażowała i liczę na to, że z edycji na edycję tych osób, które biorą udział w tych głosowaniach, będzie coraz więcej. Bardzo dziękuję panu burmistrzu. A jeszcze, przepraszam, ulica Podgórna. Ulica Podgórna w tym tegorocznym budżecie nie została zaplanowana do realizacji. Została zgłoszona w jednym z wniosków w ramach naboru do Polskiego Ładu inwestycji strategicznych razem z ulicą Królik. Ulica Podgórna i ulica Królik jest w jednym projekcie. Jeśli byłoby tak, że ten projekt by spotkał się z akceptacją, no to oczywiście jest szansa na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Mam trzy sprawy. Pierwsza to ulica Brzozowa. Gdyby pan burmistrz troszkę więcej powiedział na temat budowy tej ulicy, wymieniona jest jej długość, a może jakiś zakres prac. Druga sprawa to jest podziękowanie za chodnik na ulicy Granicznej. Ludzie podążający w
czwartki, w soboty na rynek, czują się znacznie bezpieczniej niż było to dotychczas. Także dziękuję bardzo. A kolejna sprawa to jest też taka, od mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcy proszą pana o informację na temat strefy płatnego parkowania. Jeśli są jakieś zmiany planowane, to proszę o tę informację. Oczekują tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Pani burmistrz. Jeśli chodzi o ulicę Brzozową, to jest 592 metry nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 metra z jednostronnym chodnikiem. Zostanie również dokonana przebudowa oświetlenia i wykonanie odwodnienia. Takie jest zamierzenie, jeśli chodzi o projektowanie. Jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, to jeśli takie zmiany za zgodą Rady będą zostaną wykonane, to na pewno z olbrzymim kilkumiesięcznym wyprzedzeniem te informacje będą przekazywane mieszkańcom. Ja chciałem tylko uzupełnić sprawę budżetu obywatelskiego. Jeżeli zgodnie z regulaminem byłaby możliwość głosowania elektronicznego, to sądzę, żeby było wiele więcej głosów. I ja taką mam nadzieję, że w kolejnej edycji będzie taka możliwość i ta liczba osób głosujących nawet się nie podwoi, a potroi. Kolega Leonard trochę mnie ubiegł w tym, co chciałem zapytać, ale ja chcę konkretnie zapytać, panie burmistrzu, dlaczego tego głosowania elektronicznego nie było? Przecież my, podejmując uchwałę w sprawie łukowskiego budżetu obywatelskiego, określiliśmy jego regulamin funkcjonowania. I w tym regulaminie wyraźnie określiliśmy, że w paragrafie 15 ustęp 3 głosowanie odbywa się za pośrednictwem jednej z metod, na tradycyjnej karcie do głosowania i elektronicznie za pomocą systemu informatycznego udostępnionego na stronie internetowej miasta. Następnie w paragrafie 17 wskazaliśmy, głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy wybranym projekcie i wrzucenie tradycyjnej karty do głosowania do udostępnionej przez miasto urny. Punkt drugi, oddaniu głosu w sposób elektroniczny, które nastąpi po potwierdzeniu tożsamości mieszkańca za pomocą systemu informatycznego udostępnionego przez miasto. W paragrafie 18 ustęp 2 zapisane jest, ustalenie wyników głosowania odbędzie się poprzez sumowanie liczby ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty metodą tradycyjną i elektroniczną. My, podejmując tą uchwałę, ewidentnie wskazaliśmy, że mają być dwa sposoby głosowania. I były. I teraz najczęstszym pytaniem od mieszkańców, kiedy pojawiał się temat budżetu obywatelskiego, to było, jak możemy zagłosować. Ano możemy zagłosować za pomocą karty do głosowania wrzuconej w urzędzie lub w Łukowskim Ośrodku Kultury. No a przez internet nie ma takiej możliwości i teraz jest pani... Była taka możliwość, panie przepraszam, że przerywam. Czy to był dedykowany państwo. System informatyczny, o którym mowa w regulaminie? Nie było takiego systemu. Była możliwość zdalnego oddania głosu za pośrednictwem platformy ePUAP, czyli profilu zaufanego. I takie głosy były oddane. Czy ta informacja była gdzieś udostępniona? Ja się pytam, dlaczego nie było tego systemu, o którym jest mowa w regulaminie? Bo no, nie oszukujmy się, gdyby ten system był, gdyby była dopuszczona możliwość głosowania internetowego, to raz, że ta frekwencja byłaby na pewno kilkukrotnie wyższa, co najmniej, no i wynik mógłby być inny, chociaż no, ja tutaj gratuluję zwycięzcom. Zmobilizacja należy się cieszyć, że faktycznie zadanie będzie wykonane takie wybrane przez mieszkańców. Dziękuję panu przewodniczącemu. Panowie burmistrzowie. Wynik mógłby być inny, pan zakładał inny wynik w takim razie. Natomiast powiem tak, była możliwość głosowania zdalnego elektronicznego i tym narzędziem była platforma ePUAP. I były osoby, które z tego narzędzia korzystały i informacja o takiej możliwości głosowania również była informacją publiczną, wielokrotnie była podkreślana i pokazywana. Natomiast oczywiście w kolejnej edycji zechcemy, żeby była jeszcze jedna możliwość oddawania w sposób zdalny tego głosu. Jako członek tego zespołu do spraw budżetu obywatelskiego pozwolę sobie chwilę się odnieść do tych rzeczy związanych z elektronicznym głosowaniem. Ta sprawa była badana dosyć no, tak mocno przez pracowników urzędu, żeby nie narażyć się na złamanie przepisów z ochroną danych osobowych.
Powiem to w skrócie tak. Trudno byłoby powierzyć aplikacji mobilnej dane z urzędu na jednokrotne głosowanie. To musi być pewne rozwiązanie systemowe, które jest trudne też dla większych samorządów i nie łatwo jeszcze, nie wszystkie tą sprawę przebrnęły. Mieliśmy czas taki, jaki mieliśmy. Liczmy na to, że do kolejnej edycji zdążymy to wszystko przygotować. A kto chciał, to i tak zagłosował, bo myślę, że osoby, które wiedziały o budżecie, miały chęć i miały pomysł w głowie, który poprą, to i tak znalazły sposób, żeby zagłosować. To woli tego, czy tylko i wyłącznie decydują o tym środki, jakie mamy, czy chęć obywateli. Dziękuję. To jest pierwszy budżet, proszę Państwa. Były niedociągnięcia. Ja mówiłem, uczestniczę w wyborach 15 lat. Urny, które były wrzucane głosy, były zamknięte na kłódkę. Powinna być jeszcze taśma i podpisy całej komisji. Ja tu nie mam pretensji żadnych, bo byłem w komisji, byłem przy liczeniu, żadnych tam nie było, jak to mówiąc, po krótko przekrętów, ale taka zasada jest i powinniśmy się zasad trzymać. To samo, co kolega powiedział, jestem elektronicznym. Jeżeli się czegoś podejmujemy, to róbmy to zgodnie z uchwałami. Wszyscy wiemy, że jest to inicjatywa wskazana, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, ważna, wartościowa, natomiast mieliśmy na nią, jak panowie mówiliście, 8 lat, więc można było się jeszcze lepiej przygotować. Jeżeli chodzi o oddanie głosu w sposób elektroniczny za pomocą profilu ePUAP, chyba były dwa, pan burmistrz mnie najwyżej poprawi. To też świadczy o tym, że jednak nie wszyscy chyba jednak wiedzieli, że można było w ten sposób głosować. I tyle. Wygrał ten, który wygrał. Gratulujemy. Mam nadzieję, że apetyty i emocje za rok również będą pozytywne i te osoby, które brały udział, w żaden sposób nie będą się czuły wykluczone i również będą ciekawe inicjatywy wdrażały w następnych latach, a te, które my możemy jako Rada włączyć do budżetu, włączymy. Dziękuję. Ja chciałbym wyrazić zadowolenie z remontu dwóch ulic, ulicy Dmocha i ulicy Kościelnej, ulicę szczególnie Dmocha. Zabiegałem i ja tutaj chciałbym się z Państwem podzielić, że w tym okręgu, w okręgu numer 2, w ostatnich 3 latach, w 2020 ulica Pastewnik Laskowskiego i Kanałowa została wyremontowana, w 2021 ulica Browarna i w 2022 ulica Kościelna i Dmocha, i to jest bardzo dobry wynik i bardzo dobry wybór mieszkańców. Dziękuję. Jest, tak jak zapowiadałem, z nami na sali pan Marcin Bernat, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Panie Marcinie, prosiłbym o kilka słów do Państwa radnych, do mieszkańców naszego miasta. Bardzo proszę. Przekazuję głos. Witam Państwa. Nazywam się Marcin Bernat. Od dziś pełnię funkcję dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Posiadam 10-letnie doświadczenie w branży drogowej. W swojej karierze zawodowej miałem przyjemność pracować również w Zarządzie Dróg Miejskich. Bardzo dobrze znam tę placówkę, znam kadrę pracowniczą, jak i zaplecze sprzętu. Mam nadzieję, że będziemy tutaj miastu, zarówno miastu, jak i tutaj Państwu radnym służyć, że ta współpraca będzie nam się układać jak najbardziej owocnie. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany organizacyjne, tak jak wspomniałem, jestem dzisiaj pierwszy dzień. Nie możemy na razie o tym nic mówić, wszystko wymaga weryfikacji. Także mam nadzieję, że współpraca będzie jak najbardziej owocna. Panie Przewodniczący, ja mam tylko taką prośbę. No jest nowy dyrektor. Czy mógłby nam podać numer komórki służbowej? Pan dyrektor jeszcze nie ma komórki służbowej. Poprzedni dyrektor postanowił zlikwidować po swoim odejściu, nie informując burmistrza, komórkę służbową, także musimy poczekać chwilę, wyrobimy nową. Tak się dobrze składa, że swego czasu ja zrezygnowałem ze służbowego numeru komórki, więc ten numer, który był przypisany do telefonu przewodniczącego, jest jakby do wzięcia. Spokojnie, poradzimy sobie w obrębie ZDM. Wierzę w to. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności burmistrza w okresie od 53. sesji Rady Miasta. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Przechodzimy do realizacji punktu 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście został omówiony na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego w dniu 28 marca bieżącego roku.
Pan komendant oraz pan naczelnik uczestniczą w obradach sesji zdalnie i udzielą państwu odpowiedzi na wszelkie pytania z zakresu omawianego zagadnienia. Jeszcze raz witam panów bardzo serdecznie. Państwo radni, bardzo proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań. Ja mam taką gorącą prośbę do komendanta powiatowej komendy policji od mieszkańców w głównej mierze osiedla Chącińskiego, ale też osiedla Klimeckiego. W związku z tym, że niejako już ta pandemia odpuszcza i że tak powiem już chyba nie będzie zbytnio kwarantan, więc zwiąże się z tym razem, że pracownicy Komendy Powiatowej Policji nie będą, myślę, mieli dodatkowych obowiązków, to w związku z tym bym chciał, żeby powróciły w jakiś sposób przynajmniej w godzinach popołudniowych i wieczornych. Kurczę, brakuje mi prawda słowa, patrole, tak, na osiedlach. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Myślę, że sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności naszych działań za 2021 jest czytelne, obszerne i kompletne. Odnosząc się do prośby pana radnego Bobera, oczywiście pandemia mija, ten rok ubiegły był bardzo specyficzny, ponieważ oprócz i tak ogromnej ilości zadań w zakresie bezpieczeństwa, zadania związane z COVID-19 doszły nam, których było naprawdę bardzo dużo. Do tego doszła granica i kierowanie tam sił i środków. W chwili obecnej to się wszystko normuje. Myślę, że prośba pana radnego zyska oczywiście akceptację i powoli te patrole piesze w jakimś tam wymiarze wrócą na osiedle Klimeckiego i osiedle Chącińskiego. Oczywiście borykamy się też z problemami kadrowymi. Jest duża rotacja służby, fluktuacja kadry, młodzież przychodzi, inni odchodzą, są przenosiny do innych jednostek, ale myślę, że spróbujemy już wiosną, chociaż za oknem jeszcze zima, sprostać tej prośbie i te patrole się pojawią. Ja chciałem podziękować panu komendantowi za interwencję w sprawie bezpieczeństwa na osiedlu Poetów i szczególnie panu dzielnicowemu. Od chwili, gdy są tam patrole, jest porządek i jest bezpiecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pewno pan komendant to słyszał. Teraz o głos prosi pani przewodnicząca Urszula Chrusiel. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, zwracam się teraz do panów komendantów. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście była bardzo szeroko omówiona na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. I ja myślę, że będę tutaj wyrazicielką wszystkich państwa radnych, jeśli powiem, że dziękujemy za stan bezpieczeństwa, bo rzeczywiście to się poprawia i to widzimy działania naszych służb, także dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję pani przewodniczący. Myślę, że wszyscy państwo radni podpisujecie się pod tymi słowami. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zatem bardzo dziękuję panu komendantowi, bardzo dziękuję panu, także panu naczelnikowi. Szanowni państwo, zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Przechodzimy do realizacji punktu 6. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta. Sądzę, że do promocji też należą witacze, które są na wjeździe do miasta. Mam pytanie, dlaczego do tej pory, a już tyle się o tym mówi, nie są wykonane nowe. To promuje miasto. Każdy wjeżdża i patrzy, jak to wygląda. No i my jako radni powinniśmy się wstydzić za stan witaczy, jakie są obecnie. Dziękuję. Istniejące witacze urodą nie grzeszą. Jesteśmy na etapie opracowania. Ten dokument się nazywa Studium Funkcjonalno PFU, Program Funkcjonalno-Użytkowy. Ze względu na to, że witacze są zlokalizowane w różnych miejscach, jeśli chodzi o grunt. Są miejsca, gdzie są w pasie drogowym, są miejsca, gdzie są na prywatnych działkach i
tu trzeba dużej ostrożności, żeby nie narobić sobie problemów. Dlatego jeszcze proszę o cierpliwość. Dziękuję. Przechodzimy do realizacji punktu 7. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy prawdą jest, panie burmistrzu, że mamy dostać pieniądze na remont domków na Zalewie? Państwo przewodniczący, państwo radni i szanowni państwo, jedyną rzeczą pewną jest to, że złożyliśmy taki wniosek jako jeden z trzech wniosków złożonych w ramach inwestycji strategicznych i jeden z tych wniosków dotyczy terenu Zimna Woda i w tym zagospodarowania pola kempingowego, biwakowego i w tym również remontu domków. To jest informacja pewna, pochodząca tu z urzędu. Innych informacji na temat rozstrzygnięć w tej chwili nie mamy. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Skoro nikt nie chce zabrać głosu, to sam zabiorę głos. Panie burmistrzu, w zadaniu pierwszym remont ulicy Spokojnej i Cmentarnej, celem, myślę, kompleksowego wykonania wszystkich prac niezbędna jest i liczę, że na pewno będzie współpraca z Łukowską Spółdzielnią Mieszkaniową, tak w zakresie poprawy już istniejących parkingów wykonanych z tych płyt jumbo, jak i usunięcia istniejących karp po wyciętych wcześniej drzewach. Ja w pełni się zgadzam z panem burmistrzem, że w żadnym wypadku prace nie mogą powodować wycinki drzew istniejących, ale myślę, że w ramach wykonania tego zadania taka współpraca ze spółdzielnią zostanie nawiązana. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. Natomiast jeśli mogę od razu, skorzystając z okazji, druga inwestycja drogowa, czyli ulica Kościelna i ulica Dmocha, bo tutaj był temat na komisjach i podnoszono zasadność realizacji tej inwestycji jeszcze w przyszłym roku, więc zapadła decyzja, że w ogłoszeniu przetargu wskażemy jako termin ten rok, żeby to zadanie było wykonane w tym roku. Oczywiście trzeba mieć świadomość ryzyka, że niektórzy wykonawcy będą się kierować okresem wykonania tego zadania i to skrócenie okresu wykonania może przeważyć na tym, że nie zechcą takiego zadania podjąć. Niemniej jednak taka zapadła decyzja i chcę, żeby to zadanie było w pełni wykonane w tym roku. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Szanowni państwo, nie widzę chętnych do zabrania głosu. Wobec wyczerpania dyskusji stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta. Przechodzimy do realizacji punktu 9. Informacja dotycząca harmonogramu prac Zarządu Dróg Miejskich. Pierwotnie ten harmonogram przedstawiony nie zawierał tych zadań, które nie zostały wykonane w ubiegłym roku i przeszły na ten rok. Zostało to uzupełnione przed sesją, za co dziękuję. Natomiast właśnie do tego uzupełnienia pytanie. Logicznie myśląc, to chciałoby się, żeby te zadania, które były w tamtym roku, planowane na tamten rok, były wykonane w pierwszej kolejności w tym roku. Natomiast z tego otrzymanego harmonogramu wynika, że część zadań oczywiście została zrobiona, część jest w realizacji, ale niektóre z nich są dopiero planowane na lipiec, sierpień, wrzesień. Dlaczego tak jest i czy nie można tego przesunąć? No skoro planowane były już na tamten rok, no to dlaczego znowu mają być robione później niż te nowe z roku bieżącego. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Panie burmistrzu. Już szybko odpowiem. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, rzeczywiście 7 takich zadań, których nie udało się w zeszłym roku zrealizować ze względu na inne zadania, które zostały powierzone ZDM-owi. To i tak cud, że tylko tych 7 się nie udało zrealizować. Dwa zostały już zrealizowane, 2 są w trakcie realizacji, a rzeczywiście 3 są w trochę późniejszym okresie i zaraz odpowiem dlaczego. Jeśli chodzi o ulicę Źródlaną, mam nadzieję, że to się uda zrealizować wcześniej. To jest kwestia również braków tego materiału, tego kruszywa. No ale dzisiaj mam nadzieję, że państwo podejmiecie decyzję o zmianie budżetu i zwiększeniu finansowania i ten zakup zostanie zrealizowany. Natomiast podjęto decyzję o realizacji
w mojej ocenie niezwykle ważnych rzeczy, chociażby ZDM wkroczył na teren targowiska miejskiego. Uznałem, że to zadanie jest jednak największym zadaniem i powinno być jako takie duże zadanie pierwsze wzięte pod uwagę, również mając na uwadze zbliżające się dni Łukowa. To jest duże zadanie, to nie jest jakaś robótka, tylko naprawdę duże zadanie, stąd taka decyzja i takie przesunięcia. Pan burmistrz w końcu podjął mądrą decyzję, dając ZDM-owi budowę targowiska. Proszę Państwa, ja to obserwuję, jeżdżę często tamtą ulicą. Robota naprawdę idzie, bo robią to fachowcy. Jeszcze raz powtarzam, ZDM trzeba jakoś dofinansować, zatrudnić więcej pracowników fachowych, podkreślam, którzy robią te drogi, bo oni to robią dobrze i szybko. Obserwowałem w tamtym czasie wykonanie tej kostki przez ZGL. Zresztą ZGL robi dalej tam wyznaczanie drogi na Tłuczniu. Nie wiem, czy w tym roku skończy, patrząc, jak on to robi. Jeszcze raz powtarzam, decyzja jest dobra i myślę, że ZDM wszystkie te roboty, które ma, pokończy. Dziękuję. Pan przewodniczący kiedyś powiedział ważne słowa. Róbmy ulice tam, gdzie ich nie ma. Proszę Państwa, wstydem jest dla Łukowa brak nawierzchni na ulicy Korczaka i ulicy Wiśniowej. Ja mam pytanie, czy zostanie wysypana, bo tam jest chyba piachem w tej chwili zrobiona ulica tutaj na Zapowiedniku w bok, jak się ludzie budują tam. Tutaj pani Ula wie, o co chodzi. Tutaj jak się jedzie ulicą wschodnio po lewej stronie. Tam się ludzie budują i tam są ulice. Dziękuję bardzo. Czy to będzie Tłuczniem wysypane, bo w tej chwili jest piachem? Rozumiem, że chodzi o ulicę Szafirową. W tym roku, znaczy tam jest zachowana przejezdność i spokojnie można po tej ulicy przejechać, natomiast stopniowo będziemy również podwyższać i poprawiać standard odcinków gruntowych naszych dróg. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Listę mówców zamyka pani przewodnicząca Urszula Chruściel. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku w budżecie były zarezerwowane pieniądze na częściowy remont ulicy Wójtostwo, co nie zostało wykonane i przesunęliśmy te pieniądze na realizację ulicy Korczaka i to się zadziało, ulica jest zrobiona, ludzie bardzo się cieszą i to jest tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej i tym samym zamykam dyskusję, stwierdzając, że Rada Miasta przyjęła informację dotyczącą harmonogramu prac Zarządu Dróg Miejskich. Przechodzimy do realizacji punktu 11. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2021 rok. Panie burmistrzu, rozumiem, że w pomocy społecznej zwalnianie pracowników jest troską o dobro miasta, żeby zaoszczędzić, bo jest likwidowane płacenie 500+, tak? To jest pytanie, tak? Bardzo proszę, panie burmistrzu. To, o czym pan mówi, to jest zadanie zlecone przez państwo i to zadanie zlecone zostało przez państwo miastu odebrane. Dziękuję bardzo panu. Pracownicy, którzy za to odpowiadali, zostaną zwolnieni, tak? Przez cały okres funkcjonowania tego świadczenia 500+, w wydziale pracowały 4 osoby. W momencie, kiedy zmieniały się zasady przydzielania tego 500+, ubywało tych obowiązków, bo w pewnym momencie 500+ było dla każdego dziecka, czyli bez jakiejkolwiek analizy. Wówczas udało się dla dwóch spośród tych czterech pracowników znaleźć miejsce, inne miejsce, chociażby w związku z tym, że przybyły obowiązki w zakresie czystego powietrza. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie takiej liczby osób, pracowników, że tak powiem, wchłonąć w sytuacji, kiedy jakieś zadanie zostaje nam zabierane, również finansowanie, bo za tą wypłatą również szły fundusze na opłacenie tych pracowników. Dzisiaj tych pieniędzy po prostu nie ma. To jest brutalne, ale prawdziwe. Panie burmistrzu, ja rozumiem to, tylko mam pytanie, czy w związku z tym, jeżeli te dwie osoby odejdą, nie będą zatrudnione jakieś nowe? Na pewno nie tych stanowisk, bo te stanowiska zostaną po prostu zlikwidowane.
Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 14. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2021 rok. Pełnomocnik Burmistrza Miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, pan Dariusz Nikiel, uczestniczy w obradach w sposób zdalny. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pytanie to, na co zostanie przekazane 60 bodajże tysięcy, z tego co ostatnio słyszałem, za tak zwane małpki. I drugie pytanie związane z tymi małpkami, żeby wzmóc kontrolę w okolicy sklepach, żeby te małpki, butelki po małpkach nie leżały. Proszę Państwa, to jest wstyd. Chodzi młodzież w okolicach szkół, ile jest nieraz w alejach Kościuszki, tam zostają zbierane wokół sklepów. Ja nie wiem, to jest wielki niewypał, że Państwo te małpki w ogóle zleciło do produkcji i sprzedaży w sklepach. Ale można tą kontrolę wzmóc, żeby w okolicy sklepach, jeżeli ktoś sprzedaje alkohol, ma koncesję, niech to zbiera. Jeżeli chodzi o pytanie, na co zostaną przeznaczone środki z tak zwanych małpek, w cudzysłowie mówiąc, to zgodnie z ustawą one zostaną przeznaczone na realizację zadań miejskiego programu, bo to wynika z ustawy i z rozporządzeń. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie szanownego pana radnego, to jest jak gdyby zakres kompetencji miejskiej komisji. Tutaj nie jestem w stanie się wypowiedzieć odnośnie tego pytania. Dziękuję bardzo panu pełnomocnikowi. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Bardzo dziękuję panie pełnomocniku. Zamykam dyskusję. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na lata 2022-2024. Panie burmistrzu, bardzo krótko mogę poprosić o przedstawienie omawianego projektu uchwały. Tak, bardzo krótko. Oczywiście państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, tradycyjnie rokrocznie taki program jest uchwalany. Również zmiana przepisów ustawowych zobowiązała nas do tego, żeby w takim dokumencie jak Miejski Program Profilaktyki również zawrzeć zagadnienia związane i działania związane z uzależnieniami behawioralnymi. Jeżeli państwo macie jeszcze pytania do tego programu, to pan pełnomocnik jest cały czas z nami i na pewno udzieli informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Otwieram dyskusję. Przed chwilą przyjęliśmy sprawozdanie z realizacji programu. Teraz się zajmiemy przyjęciem nowego i z tego sprawozdania wynikało, że i tak naprawdę to trzeba użyć słowa zatrważającą informacją jest to, że łukowska młodzież więcej spożywa alkoholu niż średnia krajowa. I tutaj mam pytanie do pana. Czy ten program jest dostosowany do tego sprawozdania i w jaki sposób on został dostosowany, żeby walczyć właśnie z tą patologią społeczną? Tak, program jest dostosowany do diagnozy, która była przeprowadzona w roku 2020. Wnioski z tej diagnozy, wnioski, które są zawarte w sprawozdaniu i w miejskim programie, odwołują się właśnie do tej diagnozy. Struktura miejskiego programu odpowiada też tym potrzebom, ponieważ w takim ogólnym skrócie można powiedzieć, że proporcje działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i całą tą tematyką z tym związaną są mniej więcej jak 5:1, więc program, miejski program kładzie przede wszystkim nacisk na rozwiązywanie tych problemów. No niestety informacja jest zatrważająca, zgodzę się z tym. Natomiast trudno znaleźć bezpośrednie przełożenie między konstrukcją programu a efektami. Niestety operujemy w materii bardzo trudnej i efekty działań profilaktycznych są owszem odczuwane w perspektywie długofalowej. Więc to, co się dzieje na przykład wśród młodzieży szkolnej, tej młodzieży starszej i szkół ponadpodstawowych, to są jak gdyby konsekwencje działań wcześniejszych. Trudno tutaj wskazać bezpośrednie przełożenie na to, na ilość działań, które są podejmowane, a stwierdzone te wyniki, które no niestety są słabe, jeżeli chodzi o naszą młodzież.
Dodam jeszcze, że miejski program jest ten, który został Państwu przedłożony i jest bardzo rozbudowany wbrew pozorom, ponieważ zawiera działania wieloprzedmiotowe, skupia się na różnych zagadnieniach i jest on oparty przede wszystkim na analizie i diagnozie możliwości realizacji poszczególnych zadań. Tyle mogę odpowiedzieć, jeżeli chodzi o pytanie szanownego pana radnego. Dziękuję za obszerną wypowiedź i odpowiedź na moje pytanie. Tutaj nasuwają się od razu dwa takie wnioski, ponieważ no i chyba większość Państwa raczej się ze mną zgodzi, że takim problemem w naszym mieście jest to, że ten alkohol jest czasem sprzedawany osobom niepełnoletnim i osobom w stanie nietrzeźwości, upojenia alkoholowego wręcz. No a tutaj z panem radnym Leonardem Baranowskim otrzymujemy telefony i konsultujemy. On jako wieloletni były już członek tej komisji ma dużą wiedzę w tym temacie i zawsze wtedy otrzymuje takie informacje, kieruje się do niego. I w związku z tym tutaj taki wniosek, żeby i prośba z jednej strony, żeby te komisje, które badają sklepy sprzedające alkohol, żeby bardziej skrupulatnie podchodziły do tego tematu. Ja nie mówię oczywiście, że one coś robią źle, no ale wiemy, że ze sprawozdania wynika, że to spożywanie tego alkoholu w naszym mieście rośnie. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, tutaj to, co powiedział radny Dołęga, ja zgłaszałem panu przewodniczącemu komisji Mariuszowi Chutkowi, radnemu członkowi tej komisji, o który sklep chodzi. Tam faktycznie sprzedają i potem ten pan przychodzi, robi awanturę w domu. Ale mam pytanie do pana pełnomocnika, czy w szkołach poprawiło się chęć realizacji niektórych programów zgłaszanych przez komisję alkoholową, bo były z tym problemy, nie chciano w szkołach tego realizować. Nauczyciele, czy teraz jest tutaj bardziej chętnych nauczycieli do realizowania tych programów? Jeżeli chodzi o realizację programów profilaktycznych w szkołach, biorąc pod uwagę trudny rok i poprzedni również, liczba programów utrzymuje się na tym samym poziomie. I z reguły są to cały czas ci sami realizatorzy, którzy przystępowali do konkursu realizacji zadań miejskiego programu, również w tym roku i w poprzednim roku również przystępowali. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tej dyskusji między radnymi o sklepie, gdzie podobno sprzedaje się alkohol nietrzeźwym. Zespół kontrolny w tym tygodniu był, wiem, że wcześniej był też dzielnicowy w tych punktach. Zespół kontrolny odwiedził kilka miejsc, specjalnie uczulając na tą sprawę, że za brak przestrzegania przepisów po prostu jest możliwość utraty koncesji, więc w tych punktach, których zespół kontrolny za każdym razem odwiedza, przede wszystkim kładzie nacisk na dyskutowanie, ponaglanie na to, żeby nie sprzedawać nietrzeźwym i nieletnim, bo to, czy są tabliczki, czy ich jest odpowiednia ilość, to jest sprawa, można powiedzieć, drugorzędna, bo zawsze można ją dokupić, dostawić. Chodzi przede wszystkim o dyskusję, ale to też wychodzi z różnymi pracownikami, bo różnie pracownicy pracują i tak to wychodzi, jak wychodzi. Zawsze jest tą naszą, tym wsparciem jest policja i ona w pierwszej kolejności jest informowana, jeśli takie zdarzenie ma miejsce. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Łuków na lata 2022-2024? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Za głosowało 17 radnych. Nikt nie był przeciw, dwóch radnych się wstrzymało. Ogłaszam 15-minutową przerwę.